Dzisiaj pokażę Wam wykorzystanie masy KDM do łatania dziur, szpar, pęknięć. Pokażemy to na kolanku PCV, ale w analogiczny sposób można naprawiać wszelkie nieszczelności na każdego rodzaju tworzywie sztucznym, jak i na powierzchniach metalowych. Jak widzicie na filmie, kolanko przecieka. Zaczynamy od rozszlifowania strefy naprawy. Używamy dla własnej wygody klocka szlifierskiego na papier z rzepem o dwóch twardościach i dedykowanych do niego rolek ściernych. Po docięciu paska z rolki szlifujemy. Jak widać, pasek przyczepiony jest na miękką stronę klocka po to, by dostosował się do wypukłej powierzchni i nie ścinał na ostro elementu. Po wszystkim przemywamy zmywaczem i wycieramy do sucha czyściwem. To ma na celu odtłuszczenie strefy naprawy. Następnie aplikujemy masę KDM. Masa KDM to syntetyczny kauczuk i ze względu na swoją konsystencję nanosi się ją specjalnym, bardzo twardym pędzlem. Jak widać, masa jest gęsta, ale właśnie takim pędzlem daje się ją w miarę równo rozprowadzić. Można się oczywiście pobawić MacGyvera i rozprowadzić się przy pomocy, ja wiem, łyżki do butów. Tylko po co? Pędzel drogi nie jest i sprawdza się doskonale. Można tym sposobem naprawić na przykład przeciekającą rynnę, nieszczelny parapet, uszczelnić garaż z blachy falistej, brodzik, okno, co tylko chcecie. Najważniejsze jest przygotowanie podłoża, bo musi być suche, czyste i odtłuszczone. Dlatego zalecamy stosowanie zmywacza i czyściwa, a nie na przykład śliny i chusteczek do kichania. Po nałożeniu, jeśli tkwiąca w nas dusza estety cierpi, możemy spryskać masę zmywaczem i wygładzić. Na filmie widać, że technik osiągnął już lakierniczą nirwanę i uznał, że jest ok. Ale jeśli ktoś będzie dostatecznie zdeterminowany, to może uzyskać powierzchnię idealnie gładką. Jak już wygładzimy, czekamy, aż masa wyschnie. Po wyschnięciu sprawdzamy, czy się nie klei specjalnym detektorem, czyli palcem. Jeśli uznamy, że to jeszcze nie jest to, co tygrysy lubią najbardziej, to proces powtarzamy. Nie musimy tego robić natychmiast, możemy powrócić do naprawy po dowolnym okresie czasu. Ważne jest natomiast, by powierzchnia była sucha, czysta i odtłuszczona. Nigdy nie zaszkodzi przemyć zmywaczem. To jest w ogóle podstawowa zasada w jakichkolwiek działaniach związanych z aplikacją powłok. Powierzchnia musi być dobrze przygotowana. Jeśli robimy naprawę na zewnątrz, to róbmy ją po prostu w pogodny dzień, a nie w deszczu. Masa służy do uszczelniania i klejenia powierzchni. O klejeniu będzie oddzielny film i sprawdza się w tej materii znakomicie. Jest głównie przeznaczona do ochrony przed korozją połączeń zgrzewanych, spawanych czy klejonych i do ich uszczelniania. My pokazujemy inne zastosowanie na kolanku kanalizacyjnym, ale instalacji wodociągowej tym się nie naprawi. To inne ciśnienie niż w instalacji kanalizacyjnej. Chociaż jeśli ktoś jest posiadaczem atomowego sracza i woda śmiga tam z siłą wodospadu, to też nie polecam. Tam, gdzie woda płynie swobodnie, jak najbardziej. Ze względu na swoją konsystencję ma szersze zastosowanie niż Uniflex, no nie mówiąc już o silikonach. Jak widać, naprawa dobrze wykonana i woda już nie cieknie. Tak jak Uniflex, można masę malować normalną farbą olejną, jak i lakierami samochodowymi. I właśnie po wyłożeniu ostatniej warstwy pomalujemy ją na taki brązowy kolorek. A co? To ważna informacja dla posiadaczy kolorowych rynien czy parapetów. Przy umiejętnie dobranym kolorze można kompletnie zamaskować naprawę. I nawet szpiedzy Szoguna z YouTube'a nie zauważą, gdzie jest łatka lub gdzie jest uszczelnienie.